Czy chce pan coś powiedzieć do siebie? Koncertem. Bardzo sprawny, bardzo szybkie tempo i myślę, że chłopaki mają przed sobą naprawdę spory horyzont. Było zajebiście. Było całkiem ciekawie, muzyka była ciężka, co w ostatnich czasach jest rzadkością, tak naprawdę ciężka. Mi się podobało osobiście. No fajnie. Fajnie, tak. Widziałem przez chwilę trzy osoby, które machały głowami. Było pod sceną zaledwie trzy osoby, ponieważ mała sala to nie za duże miejsce do popisu. Trochę to słabe jak na koncert, ale mam nadzieję, że to się polepszy. Widzieliśmy jak kilku ludzi, którzy pod sceną nas supportowali. No, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że siedząc tam na tych krzesełkach nie bardzo się ma ochotę na wychodzenie z nich, ale rozumiemy to i mam nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili. Bardzo chcielibyśmy zachęcić wszystkich chętnych do przychodzenia na nasze koncerty, ponieważ cały czas mamy jeszcze sporo miejsca do wypełnienia na małej sali i marzymy o takim dniu, kiedy wypełni się po brzegi. Znaczy myślę, że jak to się będzie rozwijać w dobrym kierunku, to coraz więcej nowych zespołów zacznie tu przyjeżdżać i będzie tylko lepiej. Mi się wydaje, że elementem kluczowym jest determinacja. Jak chcesz grać, bierz gitarę, bierz wiosło, nie patrz na nic, to po prostu graj. Nie ma sensu patrzeć na to, czy ludzie się bawią, czy nie. Po prostu odkryć swoje i mieć z tego radość. I a ludzie to poczują. Grajcie na garmażerce, jest zajebiście. Polecamy. Inkarnat. Występ międzynarodowy jest niejako w afekcie. Co nie znaczy, że nam się takie afekty nie będą... Przykładamy dużo starań, żeby międzynarodowo było bardziej. 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 Przykładamy się dużo do tego. Starań. Który zespół bardziej ci się podobał? Chyba ten chłopak z Czech. Chyba ten z Czech, bo był bardzo dobry. Jeszcze nie dojechali. Zawiązywać, bo ta współpraca już była, bo Inkarnal był u Sklepmastera. Także to są przyjaciele naszych przyjaciół, więc są też naszymi przyjaciółmi. Dlatego tak wiernie na nich czekamy. A potem przybyli Czesi. Niestety... Trochę za późno, więc nie dane będzie nam zobaczyć jego występu. Ech! Ech!